Tym razem do rozwiązania mamy następującą nierówność. 2x plus 8 w wartości bezwzględnej musi być większe od 24. I tutaj również rozważamy dwa przypadki. Pierwszy przypadek to jest 2x plus 8 ma być większe niż 24, natomiast drugi przypadek to jest 2x plus 8 i to wyrażenie musi być mniejsze od minus 24. Obie te nierówności rozwiązujemy dokładnie tak samo jak każdą inną nierówność liniową. No i w pierwszym przypadku mamy 2x większe od 24 odjąć 8, czyli 2x musi być większe od 16. Nierówność tą obustronnie dzielimy przez 2 i otrzymujemy x większe od 8. No i tutaj rozwiązaniem tej konkretnej nierówności jest następujący zbiór liczbowy. Ja go teraz tutaj zaznaczam na wykresie. No więc możemy zapisać, że rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby, które należą do przedziału liczbowego od 8 do plus nieskończoności. Jest to przedział obustronnie otwarty. Na takiej samej zasadzie rozwiązuję drugą nierówność. Tutaj otrzymuję 2x ma być mniejsze od minus 24 odjąć 8, czyli 2x musi być mniejsze od minus 32. Tą nierówność obustronnie dzielę przez wartość, która stoi przy niewiadomej, czyli w tym przypadku przez 2 i otrzymuję x mniejszy od minus 16. Na tej podstawie rysuję teraz wykres tej nierówności, czyli na wykresie zaznaczam minus 16, zaznaczam, że minus 16 nie należy do rozwiązania, no i zaznaczam tutaj wszystkie liczby, które na osi liczbowej leżą na lewo od minus 16. Więc rozwiązaniem tej konkretnej nierówności są wszystkie liczby, które należą do zbioru liczbowego od minus nieskończoności do minus 16, przedział obustronnie otwarty. Natomiast oba te rozwiązania muszę nanieść na jedną oś, aby wskazać rozwiązanie nierówności z zadania. Czyli zaznaczam tutaj najpierw minus 16, potem 8. Zaznaczam, że obie te wartości liczbowe nie wchodzą w skład rozwiązania. No i zaznaczam te liczby zgodnie z rozwiązaniami poszczególnych nierówności. Czyli tutaj zaznaczam wartości na lewo od minus 16, tutaj z kolei wartości liczbowe na prawo od 8 i odpowiedzią do tego zadania jest to, że rozwiązaniem nierówności 2x plus 8 wartości bezwzględnej większe od 24 są wszystkie liczby, które należą do następującego zbioru. Od minus nieskończoności do minus 16, przedział obustronnie otwarty, oraz od 8 do plus nieskończoności przedział również obustronnie otwarty.